5 tysięcy kibiców zasunięcie na tronach tego wspaniałego stadionu. Sobota 12 maja, witamy w Warszawie PGE Narodowy Grand Prix. Zabieram Was na wycieczkę i pokażę Wam ten turniej trochę od środka. Zapraszam. Najpierw udamy się chyba do biura akredytacyjnego, gdzie mogę odebrać trochę papierów, a potem no już do środka, do parku maszyn. Zobaczymy, co się będzie działo. Hej! Dobra, jesteśmy już przy Narodowym. Zaraz obok parkingu, zaraz tam idziemy. Jest strasznie gorąco, co widać gdzieś tam po mojej namokniętej czuprynie. Wszystko załatwione. Idziemy zobaczyć, co się dzieje w parku maszyn. Strasznie jest gorąco. Jest i Rafał, mistrz statystyk na NCPW dzisiaj. A dzisiaj będę pracował na Twitterze. Dzisiaj będzie Rafał pracował na Twitterze. Na pewno zobaczycie, kto ile razy wyprzedzał w pierwszym biegu i w drugim, trzecim zwrotem. No to co, Rafał? Idziemy pracować. No jest. Stację telewizyjną, motocykle, chyba zapasowe. Jest i Przemek, nasz ostatni bohater. Bohater magazynu. Co słychać, Sorunianie? Byłem motor fajny, wydaje się, że będzie ściganie. To co, jesteśmy teraz. Teraz popatrzymy na tor. Mam nadzieję, że nam pozwolą. Maciek, który jest Markowski nawet. Widziałamy wszystkich sympatyków Żużla z Wrocławia i Tarnowa. I w ogóle z Danii. Wiem, że będzie z Danii.
19 albo i wcześniej jest ze mną Przemek Krzyczka. Wszyscy się tu wjeżdżają z Gorzowa, Wrocławia, Torunia. Jest nas tu cała masa. Będą fajne zawody przy chyba otwartym dachu, bo w tej chwili jest otwarty. Wietrzy się. Przemek, co? Będą fajne zawody. Na pewno. Tor jest dobrze przygotowany, więc stawka też super, więc na pewno myślę, że jak co roku zawody tutaj na Narodowym będą super. Będą super zawody, bo tor jest fajnie przygotowany, wczoraj go testowali, w środę go testowali, jest super. Jak rozmawialiśmy, na kogo rozmawiamy? Przemek w ogóle? Tak. Polaków chyba, nie? No, czy ale masz konkretny typ na dzisiejszy mecz? Mecz, turniej, zawody, no. Jakoś chyba nie. Zawsze co roku tutaj Janowski dobrze jeździł, więc... Maciek jest turniejowym zawodnikiem. Tak, może tutaj Magic z Wrocławia coś tam tutaj wyczaruje. Zobaczymy, może Bartek Twardy był dorówna, a reszta zobaczymy. Maciek Janowski powiedział nam w niedzielę, że chciałby pojechać lepiej niż w tamtym roku, a w tamtym roku, jak pamiętamy, był drugi. Czyli Maciek dzisiaj chce wygrać po prostu. Dobra, tyle, krótkie wejście. Kręcę w ogóle filmik dla was. Może to wyjdzie, może to nie wyjdzie. Przemek w nim będzie występował też. I wielu innych. A idziemy zaraz, bo rozdają tam Monstera, to pójdziemy na Monstera. Za darmo, za darmo! Za darmożkę, tylko trzeba powiedzieć się, skąd jest. Nie, żartuję, nie trzeba. I trzeba się uśmiechnąć. Trzeba się uśmiechnąć do pani i dodają Monstera. Tak, heja, hej, z Warszawy. Storma, 55 tysięcy kibiców.
Się działo, jesteśmy już po zawodach. No fajny turniej, fajny pokaz, fajne zawody, aczkolwiek chyba trochę mało ścigania było. To są ostatnie chwile nasze na narodowym. Jest już sprzątanie, wielkie sprzątanie się rozpoczęło. Wszystko tu jeździ. Wszystko tu jeździ, co ma kółka i sprząta. No i co? Może trochę więcej spodziewałem się po ściganiu i po samej atrakcyjności widowiska, natomiast sama atmosfera na Narodowym ciągle robi robotę, ciągle było fajnie. Jesteśmy strasznie zmęczeni. Jeszcze tutaj mnóstwo ludzi krąży wokół tych plus, ale chyba wszyscy są zmęczeni. Nieodpalone fajerwerki ciągle jeszcze wybuchają. Fajny w ogóle był ten pokaz. No i tyle. Do zobaczenia pewnie za rok. Albo i w niedzielę na TGX Balidze. Czołem.